Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy słuchaczy Radia Maryja oraz widzów telewizji TVAM w szczególnym momencie, w momencie modlitwy, w momencie adoracji, w momencie, gdy kardynałowie, którzy przybywają na zbliżające się konklawę, chcą w Bazylice Świętego Piotra modlić się za zbliżające się konklawę, chcą dziękować za papieża Benedykta XVI, za ojca świętego Benedykta XVI i chcą się również modlić o wybór nowego pasterza kościoła, nowego ojca świętego. Dzisiejsza modlitwa będzie modlitwą, jak wspomniałem, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz będziemy się modlili również nieszporami trzeciego tygodnia środy, trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Będą nam towarzyszyły te modlitwy w języku łacińskim, ale zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy, jak i również widzów telewizji TVAM, jeżeli posiadają brewiarze, aby zechcieli otworzyć je na stronach, gdzie są właśnie te psalmy, te modlitwy, te wszystkie elementy liturgii dnia dzisiejszego nieszporów trzeciej środy Wielkiego Postu. Na tej modlitwie w Bazylice Świętego Piotra są zgromadzeni nie tylko kardynałowie, którzy już prawie w komplecie przybyli do Rzymu, ale również biskupi, również zostali zaproszeni wierni, siostry zakonne, zakony, zgromadzenia męskie i żeńskie, aby móc się modlić o dary Ducha Świętego, aby modlić się o wybór świętego pasterza dla Kościoła powszechnego. Mamy tu piękny przykład, że nie tylko spotkania kardynałów, które odbywają się codziennie, są tym elementem przygotowującym nas do wyboru nowego pasterza Kościoła, nowego Ojca Świętego, ale również temu, tym staraniom ludzkim towarzyszy modlitwa księży kardynałów, grona, które będzie uczestniczyło w konklawę, jak również wszystkich wiernych. Dlatego jesteśmy wszyscy zaproszeni do tej modlitwy. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Rozważania tajemnic Różańca Świętego. Pierwsza tajemnica zmartwychwstanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ave Maria, grazia plena Dominum tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Secondo mistero. L'ascensione Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. W tajemnicy drugiej rozważamy w niebo wstąpienie Pana Jezusa i tego też dotyczyło krótkie rozważanie. Włączmy się w modlitwę różańcową, odmawiając: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ave Maria, gratia plena. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. La discesa dello Spirito Santo nel cenacolo. Zesłanie Ducha Świętego wieczerniego. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatté impetuoso. Przywołuje opis tego wydarzenia z kart Pisma Świętego. Jest to wprowadzenie do trzeciej tajemnicy chwalebnej, zesłanie Ducha Świętego. W modlitwie różańcowej przewodniczy liturgista Ojca Świętego Benedykta XVI. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Quarto mistero. L'assunzione di Maria al cielo. Chwalebna, czwarta tajemnica, wyniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Słyszymy w tej chwili fragment z hymnu Magnificat. Wielkie rzeczy uczynił mi Pan Wszechmocny. Przywołują one tajemnicę. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum,
w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przypominam słuchaczom Radia Maryja oraz widzom w telewizji Trwam, że modlimy się w intencji konklawe, w intencji nowego pasterza Kościoła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba